mimo że tego medalu w Pekinie było, mogę uznać, że to był najlepszy sezon w mojej karierze. 2:02 na hali, 199 na stadionie, więc naprawdę jestem bardzo zadowolona, ale oczywiście lekki niedosyt jest, dlatego liczę na to, że w końcu w tym przyszłym sezonie 2016 ten wynik 2 metry uda mi się skoczyć na stadionie. I to prawda, drugie miejsce, trzeci raz z rzędu, ale bardzo cieszy, bo oczywiście Anita zdeklasowała nas po raz kolejny. Nie mamy na razie takich osiągnięć jak ona, ale tego bym sobie bardzo życzyła. Dużą tę rolę odegrała zmiana trenera i to, że podjęłam współpracę z Michałem i ta współpraca naprawdę nam się bardzo dobrze układa i widzę, że mam jeszcze wiele rezerw w różnych rzeczach i mogę jeszcze iść do przodu. Kiedy zaczynaliśmy współpracę, to sobie z góry nakreśliliśmy taki plan i on wybiegał właśnie do 2016 i do Rio. Jeżeli zdrowie pozwoli i praca będzie szła tak jak w tym sezonie i w poprzednich, to wiem, że stać mnie na skakanie powyżej 2 metrów. Już w tym sezonie mogłam skakać, ale kilka rzeczy zawsze się składało na to, więc mam nadzieję, że w końcu mi się uda i wrócę z Rio z medalem. Startujemy na hali, startujemy w halowych mistrzostwach świata i nie ukrywam, że spełnieniem marzeń byłoby też obronienie tytułu halowej mistrzyni świata. Na razie trenujemy w Polsce, w Spale, a starty jeszcze do końca niesprecyzowane.